Witam w wytwórni Pixar. Nazywam się Tony DeRose i należę do zespołu informatyków pracujących nad filmem. Dobrze się składa, jest tu Mark Andrews, reżyser Meridy Walecznej. Miło Cię widzieć. Rozmawiamy o tym, jak z pomocą matematyki przedstawiamy las w filmie Merida Waleczna. Jestem ciekaw, jak przebiega współpraca reżysera ze specjalistami od techniki. Uwielbiam to. Wszystko, co widzicie na ekranie, oglądając film z wytwórni Pixar, jest efektem pracy zespołu technicznego. Nasze filmy są bardzo skomplikowane. Na przykład przyroda w Meridzie. Trawa, las, włosy bohaterki, wszystko. Pod względem informatycznym jest bardziej wymagające niż gry. Robiąc te filmy, całkowicie opieramy się na matematyce. Robi mi się ciepło na sercu. Dziękuję. O tych zawiłościach pomówimy w dalszej części lekcji. W poprzednim odcinku wspomnieliśmy, że do odzwierciedlenia trawy w Meridzie używamy parabol. Parabola jest nieskończona, ale nam jest potrzebny tylko fragment, tak zwany łuk paraboliczny. Żeby stworzyć trawę podobną do prawdziwej, musimy zadbać o inne atrybuty, takie jak zmieniająca się szerokość, kolor i ruch w reakcji na np. końskie kopyta lub wiatr. Do tego wszystkiego dojdziemy później. Na razie skupmy się na kształcie. Wejdźmy do środka, opowiem więcej. Pixar w pudełku. Pytanie, jak komputerowo przedstawić łuk paraboliczny, by odpowiadało to artystom? Łuki można opisywać na różne sposoby. Widzieliście je na przykład jako wykresy funkcji kwadratowej. Tylko że funkcja kwadratowa nie jest zbyt intuicyjna dla artystów. Łatwiej będzie użyć trzech punktów. Pokażę. Mam trzy punkty. Gdy je przesuwam, parabola się zmienia. W grafice komputerowej te trzy punkty nazywamy punktami kontrolnymi. Mając tylko te punkty, muszę jakoś zrobić łuk. Jak zatem przejść od trzech punktów do paraboli? Pomysł jest prosty. Najpierw równomiernie rozmieszczę punkty. Tyle samo na każdym ramieniu. Potem zaczynam je łączyć. W miarę jak to robię, wyłania się krzywa. Jakby magicznym sposobem. To samo możecie zrobić w naturze. Metoda nazywa się String Art Construction. Bierzecie kartkę papieru, rysujecie odcinki, rozmieszczacie punkty w równych odległościach i za pomocą igły z nitką robicie połączenia. Powiemy, że tworzymy łuki paraboliczne metodą String Art Construction. W następnym ćwiczeniu sami połączycie punkty.